Połowa grudnia. Piękny słoneczny dzień. Super. Myślałam, że sobie usiądę na ławce i się poopalam, ale wszystko topnieje. Jest minus kilka stopni. Minus 5, minus 3, może w słońcu pewnie cieplej. Wszystko jest fajnie oszronione. Piękny Zebrinus. Piękny. No i ogród śpi. Nie ma śniegu, ale trochę padało wcześniej. Mam nadzieję, że wszystko się fajnie przerabia pod tą zakwitniętą słomą, tu pod tymi liśćmi, pod ściółką. Tutaj będzie czosnek. Tutaj rabata przygotowana warstwowa, o której mówiłam wcześniej, i się wszystko przerabia. Wszystko jest zielone pod tym szronem i to jest właśnie słoma zakwitnięta. To była tegoroczna słoma. No i tam dalej kompostownik i kostki słomy, które się też przerabiają. Mam nadzieję, namakają trochę. Tutaj nowo posadzone na jesień śliwki i porzeczki czarne. Tutaj stare wiechecie rudbeki, które zostawiłam, żeby się zmroziły. Przejdźmy się ścieżką. Tak to wygląda.